Serduszko to, można powiedzieć, inicjatywa pana burmistrza, który przesłał mi zdjęcie, jak już wszystko wiemy. Ja podjąłem bardzo szybkie działania. Mamy te dwa serduszka, sprawują się bardzo dobrze. Ja już nawet nie wiem, ile razy były opróżniane. Przejeżdżam, widzę puste, za dwa dni połowa już jest, później znowu puste, także idzie dobrze. Co ciekawe, płyną zapytania, maile do nas, do zarządu, do spółki Ekom z całej Polski. Mamy już pierwsze zamówienia, więc kolejne serduszka są w realizacji i Ekom wysyła to w Polskę. Także jest bardzo dużo zapytań. W zeszłym tygodniu, można powiedzieć, średnio 4-5 maili przychodziło dziennie z zapytaniem. Jednostki budżetowe z całej Polski teraz planują w przyszłorocznych budżetach zarezerwować środki na zakup właśnie jednego bądź dwóch takich pojemników w kształcie serca. Zrobiliśmy dwa testowe. Wszystko zależy od pana burmistrza, jak ta inicjatywa będzie się dalej rozwijać. Ja osobiście myślę, że te dwa są na tyle uniwersalne, że jeżeli zakończy się zbiórka dla Weroniki, to wtedy można robić kolejną zbiórkę dla kogo innego. Myślę, że warto byłoby myśleć o czymś innym, nowym, czego jeszcze nie ma, aby się przydało, a niekoniecznie powielać już to, co jest. Każdy prezes ma inną filozofię na zarządzanie. Ja podszedłem do tematu tak, że Ekom jest spółką komunalną, więc przede wszystkim ma służyć dla dobra mieszkańców i to jest ten mój priorytet. Czyli spółka jako spółka prawa handlowego to jest jedno i spółka komunalna, która ma służyć dobru mieszkańców, to jest drugie. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, to musi wyjść z tego coś dobrego, a w urzędzie mamy bardzo dobrego burmistrza, kompetentnych naczelników i ta nasza współpraca, uważam, że bardzo dobrze się układa i tak powinno być. Dwa nowe nabytki, mała, kompaktowa zamiatarka do chodników firmy Karcher z trzema szczotkami, urządzenie małe, zwinne, bardzo dobrze się sprawdza na chodnikach, nawet tych malutkich, w tych wszystkich zakamarkach. I mamy też urządzenie z napędem elektrycznym, czyli ten Gluton. Jest to typowy odkurzacz do chodników, bardzo często wykorzystywany w rejonach takich kurortów nadmorskich i górskich, tam gdzie jest dużo turystów, ponieważ standardowa miotła kurzy, więc sobie goście też nie życzą, gdy siedzą w ogródkach piwnych, żeby ktoś z boku zamiatał i kurzył. Wprowadzono takie właśnie odkurzacze elektryczne, one są bardzo cichutkie, bardzo wydajne. Jesteśmy pierwszą gminą w województwie opolskim, która takie urządzenie ma. Niedługo zakończy nam się rewitalizacja Śródmieścia, będą piękne chodniki i musimy już być przygotowani, żeby świadczyć te usługi na najwyższym poziomie i musimy inwestować właśnie w nowszą technologię. Co prawda nie stać nas na zakup całkiem nowego sprzętu, ale jesteśmy na tyle dynamiczni, że szukamy używanego w bardzo dobrym stanie. Sprzęt przeglądnięty, przygotowany, mamy mieszanki na placu, jesteśmy przygotowani do tak zwanej akcji zima. Co prawda, jak śnieg przyjdzie, zawsze mieszkańcy będą mówić, że znowu zima zaskoczyła drogowców. Tak może się wydarzyć, dlatego że to nie od nas zależy. My po prostu, dyspozytorzy czekają na hasło od zarządcy drogi, że musimy wyjechać. I zazwyczaj jest to tak, że ten czas reakcji to ma być wtedy, kiedy opady ustaną, wtedy dopiero wyjeżdżamy. Więc tu proszę Państwa o tą cierpliwość. Na pewno będziemy odśnieżać, na pewno będziemy dbać o ten porządek, ale my musimy dostać pierw dyspozycję, kiedy mamy wyjechać, wtedy realizujemy naszą usługę. Na tą porę jesteśmy już przygotowani. Nie powiem, że akurat czekamy na te opady śniegu, ale jesteśmy przygotowani.